tym odcinku pokażę Wam cały backstage skręcenia Redcamem, czyli kamerą za ile? Hrabio? 100 tysięcy złotych, czyli super slow motion, 300 klatek na sekundę. A ze mną gość, który zajawił się kitesurfingiem, nazywany Hrabio Monte Cristo, a przez nas znanym jako Krzysiu. Krzysiu próbuje teraz przejść, zobaczcie, przez bardzo ostry płot, żeby nakręcić sobie krowę. No, wygląda na ostre. W Polsce korzystamy z parasolek po to, żeby ochronić się od deszczu. W Brazylii korzystamy z parasolki po to, żeby osłonić się od słońca. I tak właśnie lokalna społeczność radzi sobie z bardzo dużymi upałami. Dzisiaj mamy około 35 stopni. Właściwie trochę tutaj zaczynamy topnieć. Dlatego przydałaby się jakaś dobra parasolka z dobrego polskiego sklepu. Przy głównych drogach je się tu na tak zwanych garnuszkach, czyli nakładamy sobie na talerz jedzenie, ważymy je i jemy. Często kosztuje od 8 do 10 reali, czyli mniej więcej od 8 do 10 zł. Proszę bardzo. A są miejsca, w których za 15 reali, czyli 15 zł, dostajecie po prostu talerzyk i nakładacie tyle jedzenia, ile tylko dacie radę zjeść. To, co najbardziej wypada tu pić w Brazylii, to oczywiście água de coco, czyli woda z kokosa. Koszt takiego kokosa to mniej więcej 1 real do 3 max, czyli od złotówki do 3, bo przelicznik jest bardzo prosty. 1 do 1. Tak przynajmniej ostatnio. Czasem było 1,3, a jeszcze chyba 3 lata temu było 1,4, więc wtedy było drogo. Kokos kosztował 5 zł, a nie 3. Nasze kokosy kosztują dzisiaj 4 reale, czyli... O, sorry, źle pokazałem. Tyle jest 4. Tyle jest 4. 2 reale za sztukę, czyli mniej więcej byłem blisko. Między real a 3 to jest koszt jednego kokosa. I ten będzie chyba wyjątkowo dobry, bo jest zimny. Wyszedł prosto z lodówki. Trzeba uważać z piciem kokosów, bo jak wypijecie 3 kokosy, to niestety mają tendencję do przeczyszczenia. Także dzisiaj z Krzysiem pijemy wasze zdrowie. A na Kubie dolewają do tego rumu. Bardzo słusznie. Obrigado. Por nada, obrigado também. Startujemy tutaj z dwupasmówki do Guajiro. Krzysiu postanowił wystartować z dachu i przelecieć się, żeby nakręcić specjalnie dla was. To piękne ujęcie tutaj, czyli palmy wzdłuż drogi. A tak, moi drodzy, wygląda brazylijski osioł. I to nie chodzi, że jeleń, że dał się wystrugać innym osłom, ale prawdziwy osioł, który ryczy, krzyczy i przechodzi sobie po ulicach. Goniec tutaj właśnie parę osiołków, czyli mamusie z synkiem, córeczką. Moi drodzy, jeżeli nie uda mi się po zejściu z wody nakręcić ostatniej sceny, to to jest właśnie moment, w którym oczywiście dziękuję wam za obejrzenie całego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do obejrzenia innych Borsuk vlogów, ale również do napisania mi wielu rad, o czym chcielibyście zobaczyć odcinek, co wam się podoba, co wam się nie podoba i
do zobaczenia za tydzień. Hej!